Wieloletni sołtys zamarsk, społecznik, miłośnik skaldów, zaś prywatnie wrażliwa, romantyczna dusza. Bo jak się okazuje, Klaudiusz Zawada, bo o nim mowa, to również poeta. Od lat pisze wiersze, które odkładał do szuflady. Wreszcie po latach postanowił podzielić się swoją twórczością, robiąc sobie prezent na 40. urodziny, wydając tomik poezji. Wychodzę dziś z szuflady. Cieszę się bardzo, bo to też jakieś marzenie było. Tak sobie postanowiłem, można powiedzieć, w zeszłym roku, że na swoje 40. urodziny niestety już stukło, że wydam tomik wierszy. Wyszedł z tego tom wierszy, bo to są wszystkie wiersze, tu jest 262 strony. I powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony, że tyle tego w szufladzie się znalazło. Są tu teksty o życiu, o miłości, o wierze. Dla mamy piszę od zawsze, co roku na dzień mamy. Są dla skaldów i jest o zamarskach. Więc sporo tych wierszy. No i wyszedłem z szuflady po tych 40 latach. To jest taka 40 twarz sołtysa, mniej znana. Ale jestem dumny, że się udało i dziękuję osobom, które mnie bardzo namawiały, żebym, no po prostu, żebym się chwycił za to i przepisał. Dużo pracy było, bo pierwsze teksty oczywiście były pisane na różnych karteczkach i jak wyciągłem je po tych 20 latach, można powiedzieć, to nie umiałem rozczytać. Musiałem się skupić bardzo, co to kiedyś napisałem i sam jestem zaskoczony, że aż tego tyle jest i niekiedy, że ja to napisałem. Ale powiem szczerze, że to jest, nie jest takie łatwe wyjść z tej szuflady, bo to jest moja dusza, to jestem ja. I tu są nie tylko takie, prawda, wierszyki, rymowanki, tylko tak naprawdę to są chwile, które człowiek zapisał na kartach, na kartkach. I nie są łatwe. Przyjaciółka, która mi sprawdzała te teksty, bo ktoś to musiał też przeczytać, jeszcze nim to poszło do druku. Bardzo jej dziękuję za te słowa, że powiedziała, że kto przeczyta te wiersze, to wszystko zrozumie, jeśli chodzi o mnie, o moją osobę. Więc za te słowa jej bardzo dziękuję, bo to jest bardzo miłe. No, są to niektóre trudne teksty. Ja nie mówię, że jestem Szymborską Mickiewiczem. Ja piszę z serca to, co myślę, to, co czuję, a człowiek ma różne emocje w swoim życiu i udało się. A tytuł, no wychodzę dziś z szuflady, bo te wiersze w końcu wyszły z szuflady. Ujrzą światło dzienne, ale też piękne wydanie w ogóle tej książeczki, jeżeli tak mogę to nazwać, bo i tu są i obrazki, tak? Tu powiem szczerze, że bardzo dziękuję uczniom szkoły plastycznej, liceum plastycznego w Cieszynie, przede wszystkim Karolinie Rutka i Lilianie Danielec, które wykonały okładkę i też mnie tutaj naszkicowały. Jak zobaczyłem, ta okładka powstała do wiersza jednego i drugiego i tak mi się spodobała, wybrałem, że poprosiłem właśnie, żeby też główną okładkę była namalowana. No i udało się. Bardzo dziękuję również Ani Witkowicz, która graficznie to poskładała, bo skład jest wyjątkowy. Bardzo, bardzo dziękuję. No i drukarni, która to pięknie wydała. No sporo tego i udało się i wyszedłem z szuflady, można powiedzieć. I sołtys wyszedł z szuflady po latach, no ale właśnie, ja myślę, że nasi widzowie też się tym zainteresują, kiedy sołtys ma na to czas, żeby jeszcze pisać. Tak, pisze się w różnych sytuacjach, zazwyczaj natchnienie przychodzi po jakimś wydarzeniu, jakiejś chwili, po oglądnięciu jakiegoś filmu, czy usłyszeniu jakiejś piosenki. Sołtys jest bardzo romantyczny, więc ogląda różne takie romantyczne filmy, smutne filmy, słucha też takiej smutniejszych piosenek, ale to są, tak jak powiedziałem, to są różne momenty. Byłem na koncercie, to mnie natchnęło i musiałem wziąć coś do pisania. Teraz... I to od razu trzeba, tak? Tak, od razu trzeba, albo niekiedy przychodzi sam dwa słowa czy trzy i cały dzień wiem, że chcę napisać wiersz, wiem, o czym by miał być, ale to trzeba w głowie poukładać, jak to, wiem, ramowo wiem, jak to ma wyglądać, ale człowiek szuka słów. No, ja powiedziałem, ja tu piszę bardzo prostym językiem, tu nie ma jakichś wyszukanych słów, no ale udaje się. Samo Państwo będziecie mieli okazję, żeby zapoznać się z tym tomikiem wierszy, bo już bardzo Państwa zapraszam na mój wieczór poetycki, który odbędzie się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury 10 maja o godzinie 18. Bardzo Państwa zapraszam, bo będzie nie tylko poetycko, ale będzie również muzycznie, wyjątkowo, bo niektóre teksty są, wiersze są już piosenkami. Przyjedzie specjalnie na tę okazję mój przyjaciel Michał Wódz, znany również w Cieszynie.
12 natomiast maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haszlachu o godzinie 17, czyli dwa dni później. Więc zapraszam serdecznie. Kto będzie chciał posłuchać, co tam sołtys napisał po nocach, będę się cieszył, że Państwo ze mną spędzicie te popołudnie i poznacie tą 40. twarz sołtysa. No to myślę, że to takie zaproszenie dla naszych widzów. Warto przyjść i poznać tą nową twarz, 40. twarz sołtysa. A czy tomik też będzie w sprzedaży? Tak, no ja to wydałem własnym sumptem, nie miałem żadnych sponsorów. Wziąłem kredyt, przyznam się szczerze. To jaki nakład? Nakład jest 200 sztuk. Więc 50 rozdałem przyjaciołom z okazji swoich 40 urodzin, by im podziękować, ale są dostępne, kto będzie chciał, by przeczytać, co tam sołtys napisał. Będzie mi bardzo miło. Ale najważniejsze, że to ujrzało światło dzienne. Zrobiłem to tak naprawdę dla siebie. To tak na koniec, coś nowego już powstaje, co się tutaj w tym tomiku nie zmieściło? Już jest jakiś materiał na kolejny? Skład został zamknięty 2 miesiące temu i na dzień dzisiejszy mam już 27 wierszy nowych, bo dużo się działo w moim życiu, w różnych sytuacjach i jest 27 wierszy. No to ja już się nie mogę doczekać, żeby właśnie przeczytać też te wiersze, ale może teraz sołtys nam tutaj przeczyta. Chyba ten tytułowy. Będzie to premiera, można powiedzieć, gdzie ja czytam. To premierowo. Tak, premierowo na portalu OXPR dla widzów portalu. Wychodzę dziś z szuflady. Stworzyłeś mnie z natchnienia, od chcenia i niechcenia. I żyłem gdzieś zamknięty, w świecie bez zachęty. Czasem gdzieś ukradkiem przemknąłem przypadkiem, lecz cały czas ze strachu chowałem głowę w piachu. Choć chciałem tak jak ptaki przecierać świata szlaki na skrzydłach swym aniołem, nie pod parasolem, na kartach swego życia odkrywać te przeżycia. Jestem więc gotowy zapisać rozdział nowy, tęczowe za mną ślady, wychodzę dziś z szuflady. Pięknie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, gratuluję i zapraszamy naszych widzów właśnie na to spotkanie z poetyckie z Klaudiuszem Zawadą. Wychodzę dziś z szuflady. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.